Jako dziecko miałam krzywy zgryz. I wiadomo, podstawówka nie jest chyba najlepszym okresem pod tym względem, że no, dzieci potrafią być niemiłosierne. I było takie trochę wyśmiewanie się, ja krytykę brałam za bardzo może do siebie. Wynikało to z tego, że moje zęby były nierówne, nie były proste i też nie rosły w dobrą stronę. Nie byłam na pewno tak pewna siebie jak teraz. Nie lubiłam się uśmiechać na zdjęciach z zębami. I też próbowałam go gdzieś tam może ukryć w niektórych momentach. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ten uśmiech jest jedną z moich największych zalet. To jest też rzecz, którą ja w sobie lubię najbardziej. I też nie będę ukrywać, że jestem osobą optymistyczną, więc on mi towarzyszy tak naprawdę na każdym kroku. No i nie da się go po prostu nie zauważyć. Przede wszystkim, jak spojrzę na moją galerię telefonu, tam są same zdjęcia z zębami. Widzę też, że inni to zauważają. Dostaję mnóstwo komplementów, jeśli chodzi o mój uśmiech. I też już się nie zastanawiam, czy mogę się uśmiechnąć, bo jakby wiem, że ten uśmiech jest zadbany i że tak naprawdę to tylko mi pomaga w nawiązywaniu jakichś tam kontaktów międzyludzkich. Nie mam tych kompleksów, pozbyłam się jakiegoś tam swojej niedoskonałości, tak powiedzmy. Nie muszę się martwić o nic, o to jak wyglądam. Taki krok w stronę zupełnej samoakceptacji siebie.